Cześć wszystkim, z tej strony Raon, witam was w kolejnym odcinku z Pikmina 3. Jesteśmy dalej w Twilight River, 17 dzień przed nami, 20 suków zostało, więc sporo. Mamy oczywiście nowy rodzaj Pikminów, to widzieliście ostatnio, udało nam się zdobyć. I dzisiaj będziemy kontynuować naszą podróż, troszeczkę będę tutaj próbował nabić tych różowych Pikminów, wiecie, do większej ilości, żebyśmy po prostu mieli na walkę z bossem. Oczywiście w tym odcinku tej walki nie będzie, bo jeszcze nawet nie mamy mostu zbudowanego. Ale spokojnie, wiecie co, weźmiemy tak, najpierw... Okej, wy się tutaj zajmijcie. Takie pierdoły, no po prostu muszę wyciągać ile się da tych przedmiotów, bo... Wow. O kurczę, szybko. Ten jest dobry, słuchajcie, ten jest dobry. On daje nawet sporo takich przedmiotów i później się chowa. No nie, zanosi ich, kurczę. Różowe niech to zanoszą. Okej, okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tamtego zanieś. Okej, okay, fajnie. No i teraz już będzie troszeczkę tego. Jak tu wygląda z ewolucją sprawa? A, troszeczkę tam mam pikminów, które mogą się napić tego soczku. Nie wiem, czy wszystkie już są. No, ale większość, dobra. Okej, okay, słuchajcie, idę przez ten most. Idę przez ten nowo wybudowany most, który zrobiliśmy. Czekajcie, tu jest jeszcze w sumie... Ile? 5. Dobra, działajcie. Idę przez ten most. Zaczniemy budować ten główny most. No i oczywiście będziemy szukać nowych pikminów. Żeby tu, wiecie... A, słuchaj, jeden. Dobra, żeby poszerzać oczywiście tą armię. O to chodzi najwięcej, no. Kurczę się zakręciłem. Najważniejsze to jest, żebyśmy mieli setkę pikminów. Dobra, męcz się tu kolego. W sumie to źle poszedłem, czekajcie. Gdzie jest w ogóle te miejsce? Muszę zobaczyć. Aha, spoko, już wiem. Tędy pójdziemy sobie. No tak. Tutaj mamy przecież ten skrót zrobiony. I okej. Przejdziemy zaraz tam na drugą stronę. Spokojnie. Tu jest kolejny. No, troszeczkę już jest tych pikminów, nie powiem. Czekajcie, weźmiemy czerwone, też wyślemy do roboty. Niech nam tutaj tego soczku noszą. Czemu nie? Dobra, 13 mi zostało. No muszę też troszeczkę uważać, żebym, wiecie, żebym miał po prostu te pikminy do roboty, bo tutaj będę potrzebował chyba ich pomocy, tych różowych. Zaraz będziemy właśnie zajmować się, słuchajcie. O kurczę, osy. Sporo os. Bardzo dużo os. Nie wiem, czy czarnymi trafię. Coś tam trafiłem. Uwaga, na bok. A osy są, kurcze, straszne, powiem wam. Oczywiście latające pikminy dobre są do walki z nimi, ale mam mało ich. One nadziewają je na żądło i po chwili moje pikminy po prostu giną. Więc no, można powiedzieć, że z nimi jest problem. Jak się szybko tym nie zajmiemy. One tworzą, widzę tutaj, formacje, różnego rodzaju formacje. Dobra, nieźle, bo w sumie tam ile? Jedna została. Ciężko trafić, ciężko jest, wiecie co, wyczaić, w którym momencie mamy, w które miejsce mamy rzucić po prostu te nasze pikminy, ale jest dobrze. Pokonałem tutaj tą grupkę, bo by nam przeszkadzała. Przeszkadzaliby nam i tyle. A, dobra. A nie te, żółte mogą tutaj też troszeczkę pomóc. Czarne to są, one się nadają tylko na jeden pierwszy atak, na pierwszy atak są dobre. No i oczywiście szkło, rozbijanie szkła. Dobra, niech działają. Tam są, kurcze, kawałki. Dobra, to zrobimy tak. Potrzebuję do tej roboty różowych, bo one oczywiście nad wodą się unoszą. Raz, no dobra, dawaj. Co jest? Czemu nie mogę? Aha, bo tak dziwnie stanęłem.
Okej, dobra. I zobaczcie, one sobie przelecą nad wodą fajnie, elegancko. Więc już jakąś możliwość nową mamy. Teraz tak, was pozbieramy. Was pozbieramy i was też. Za chwilkę przyjdę po tamtych. Mam nadzieję, że nic po drodze ich nie zje. O, właśnie, tutaj też różowe będą mi potrzebne, więc niestety, ale będę musiał chyba poczekać. O, puść to. Będę musiał poczekać. Aha, zaraz. To jak jesteśmy tu. Właśnie, trzeba uważać na te pająki, wiecie co, bo one, pikminy lecą zawsze na skróty, najkrótszą drogą. I często jest tak, że... Czekajcie, niech pójdą do nich. I często jest tak, że się wpieprzają w tą pajęczynę, co się kończy bardzo źle, uwierzcie mi. Zostają moment zjedzone. Tutaj praktycznie nie ma możliwości walki, jedynie czarne są dobre, bo od razu je rozwalają. Reszta pikminów się przykleja do tej sieci i nic nie mogę zrobić. Tutaj... Aha, ci sok zbierają, spoko. No muszę czekać, muszę czekać. Zresztą zaraz zobaczę, ile zostało tu. A, już tam czekają. Już tam, kurczę, kilku czeka. Jak wy tak daleko tam polecieliście, co? Różowy, tylko różowego chcę. Weźmiemy jeszcze tą datę. Poczekam tu chwileczkę, słuchajcie. Dobra. Już lecą. Okej, fajnie. Już kawałek mostu jest zbudowany. Dosyć sporo kawałków znaleźliśmy. Za chwilkę będą kolejne. Dobra, 10. Chyba miałem 13, tak? Mi się zdaje, że 13 miałem latających. Co jest? Co wy robicie? Czemu wy tak blisko tej wody się trzymacie? Okej, zrobimy tak. Pootwieramy właśnie te włazy. 8 jest potrzebnych. Aj, kurczę, zapomniałem. O, fuck. Dobra, 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 dobra. Chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Nie dajcie się zjeść. Bo jeszcze tego mi brakowałoby, żebym stracił któregoś. Potrzebuję tych. I czarnymi powinniśmy je szybko rozpieprzyć. Mam nadzieję, że nie wylazły, bo tam jak są w tym dołku... No, jeszcze nie wylazły. Szybko się nimi zajmiemy, wiecie co? Dobra, wszystko. Nie, nie bierzcie ich. Nie bierzcie ich na razie. To sobie darujcie. Najważniejsze jest zbudowanie mostu. Zbudowanie mostu, no i później zajmiemy się, wiecie co? Trochę już nazbierałem tych pikminów. Na pewno jest tam w bazie sporo. O, ekstra. Są kolejne kawałki, są kolejne kawałki. Do tej roboty wyślemy chyba żółte, wiecie co? 15 kawałków. Ej, czekajcie, różowe, różowe pozbierajcie. Nie chcę, różowe po prostu mi potrzebne są, bo możliwe, że tu gdzieś jeszcze coś będzie dla nich do roboty. To jest taka typowa, typowy kontynent, w którym one tutaj dominują. I praktycznie dla nich jest tu najwięcej roboty. Te sobie przeniosą tam spokojnie. Tu chyba nic nie było takiego, co by nas mogło jeść, zjeść. W sumie wy też możecie tu zadziałać. Teraz z tymi. Nie, źle, źle. Jak już ten, jak już mam, kurczę, zdobywać od razu te pikminy, no to rzeczywiście może wyślemy te bardziej. Aj. Zaraz, zaraz, was tutaj muszę wziąć. Okej, wy sobie polecicie tędy, mówicie, tak? Będę musiał tu za chwilkę i tak wrócić, bo zaraz... O właśnie, są pikminy. Dobra, jak są chyba wszystkie, tak mi się zdaje. Fajnie by było tym różowym właśnie tutaj dać, żeby niosły wszystkie te robaki, bo troszeczkę byśmy na pewno zdobyli. O kurczę, a wy skąd się tu wzięliście? Takie kurczę małe robactwo często może nam wszystkie wytuć pikminy, wiecie co? Trzeba z tym się liczyć i trzeba uważać. Ale widzę, że tu jest spokój, tu jest na razie spokój. Ja muszę pozbierać jeszcze wszystkie różowe pikminy, zobaczyć ile tam mostu zostało, bo być może jest zbudowany cały, nawet nie wiem. Ale właśnie chcę wrócić po jak największą ilość różowych pikminów i dać im troszeczkę tu roboty. Zaraz poczekam jeszcze, wiecie co, na tamtych. A przez ten czas w sumie możecie wziąć tutaj jakieś pozbierać. O, chłopy małe. Dobra, tam jeszcze jest jeden.
Dobra, teraz tak, tutaj, bo tutaj na górze był jakiś, o jest właśnie. Dobra, idziemy. Ekstra. Z tego będzie troszeczkę Pikminów na pewno. One będą tam w środku. Zaraz zresztą wiecie co można sprawdzić. 42 i 24 to jest 66 Pikminów mam różowych. Sporo. Nieźle, nieźle. A jeszcze wiecie co, zaraz pójdę tam. Nie wiem czy zdążę teraz, kurczę. Nie wiem właśnie czy zdążę. Oby. Chodź tu, bo widzę, że się tam zablokowałeś. Zrobimy tak, damy sok, żeby wszystkie ewoluowały. Mam tych soków jeszcze 11, więc sporo tu nazbierali. Nazbierały chłopaki. Nazbierali chłopacy. Dobra, w sumie to też, z tego też będą pikminy. Więc możecie to śmiało zanieść. A właśnie, czekajcie, czekajcie. Aha, bo ja tu kurczę, no to trochę kijowo. Bo będę musiał przeskakiwać na drugą stronę. Dobra. Teraz poczekamy chwilę. O kurczę. Musimy się spieszyć. Musimy się spieszyć, słuchajcie. Mam nadzieję, że zdążymy. Powinniśmy chyba zdążyć, żeby nie było tak jak ostatnio. Dobra. No nieście, nieście. Ile jak wy tu się dzielicie? Dobra, niosą, spoko. Jeszcze tak. A, jeszcze pająk jest, właśnie. A, nie mam już różowych, dobra. Tamte lecą. Dobra. Wiecie co, ja będę wracał już pomału. Co ty tak? Aha, spoko. On jest troszeczkę, wiecie co, szybszy. Ale chodzi o to, że jeśli dojdzie do tego, poleci. Jeśli dogoni po prostu tamtych kolejnych, no to zwalnia. Chwilę zwalnia. A nic, powinni tak bez problemu zdążyć, bo tutaj już... Tak, zdążą. Tu już jest nasza baza, więc nie ma co się martwić o to. Zaraz jak wszystko przyniosą, sprawdzę ile tego jest. I nawet jak nie będę miał setki, znaczy nawet nie wiem czy jeszcze zbudowany jest most, więc też nawet tego nie sprawdziłem. Ale wiecie co, tych już mogę pomału zbierać też. Lecą kolejni, bo już słyszę ich. O, 10 sekund odliczanie, spoko, zdążą. Idzie moja mała armia. Dobrze. Ekstra, i to chyba wszystkie, tak, bo tu ta piątka co była na końcu. 60 i 26, 86 pikminów, ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Jestem zadowolony. Teraz tak. Te czerwone. No 6 jest tam poza, wiecie, rejonem. One zbierają te owoce i nie wiem. Chyba nie zdążą. Chyba nie zdążą już. Trudno. Czerwonych to akurat mam tutaj strasznie dużo, bo chyba z 200. Dobra, dzień zaliczony. Praktycznie to, co chciałem zrobić w tym dniu, zrobiłem. Bo miałem właśnie zdobyć te części do mostu, no i oczywiście zdobyć troszeczkę różowych pikminów, co się udało, nawet sporo. Nie wiem tylko, czy most został postawiony do końca, zaraz to będę musiał sprawdzić. Znaczy, wy to zobaczycie w następnym odcinku. Jeśli będzie ten most, no to... chyba raczej... No nie wiem, czy jest, kurczę, on jest długi dosyć. Ale zobaczymy, zobaczymy. Ja zrobię tak, ja sobie wezmę same różowe pikminy. Jakby był w razie czego ten most zrobiony, no to zaczniemy już walkę z bossem. Jeśli nie, no to będziemy dalej szukać kolejnych części. I tymi różowymi pikminami myślę, że tutaj będziemy sobie działać w tym dniu.
Okej. No dobrze. Kolejny dzień za nami. To był chyba 17, tak? 17 dzień już. Więc już jesteśmy bardzo daleko, bardzo daleko. Exploration Day 18. Coś mnie niepokoi, bo wydaje mi się, że minąłem jakoś jednego bossa, albo on może dopiero po tym jest bossie. A nie, sorki. Walczyłem już z tym bossem. Chodziło mi o tę pustynię taką jakby. Okej, dobra. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał i zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć.